Siema kochani, jedziemy teraz do sklepu i postaramy się znaleźć składniki na sushi. Wy wszystko będziecie widzieć. Swoją drogą mam straszne worki pod oczami. Jechałam tak daleko, okazało się, że tego nie ma, ale kupię przynajmniej wszystko osobno, nie? Że tak niby. Matko, jedę tak daleko, żeby jechać, żeby do dwóch sklepów jechać i żeby nie było tego, co chcę, to jest po prostu mistrzostwo. Dobra kochani, teraz to ja zacznę sobie wszystko rozkładać, wszystko pokroję i zaraz zobaczycie, jak już będę miał to wszystko ogarnięte. A, byłabym zapomniała. Słuchajcie, tutaj kupiłam jedne, ten jak się nazywa, jednego łososia, tutaj jakieś takie, ja kupiłam takie sałatkowe, żeby tego nie kroić, poszłam na łatwiznę, jakieś surimi, mango, awokado, matka na to awokado, to ona się tutaj kosztowała. Tutaj ogóreczka, sos sojowy, mimo że w domu mam jeden, tutaj jest imbiruś, tutaj są te listki nori, znaczy są wodorosty, a tutaj mamy to, dobra, ja biorę się do roboty. Nie umiem tego otworzyć, nie wiem. Nie wiem jak. Awokado ładnie mi się zrobiło. Można było zobaczyć zdjęcie ładne na tym. Pokażę wam, ale nie wiem. Ej, to ma... Matko, jedyno, patrz co to mam w środku. Wygląda jak fistaszek. Ja to pierwsze życie mam. Dobra. Ale się rozpaliła. Ludzie. To wygląda jak małża. Matko, ale że to rozwali, ale ja to zaraz tak pokroję, że tego nie będzie poznać. A to jest słodkie? Ale dobra. Dobra. Kamera stop. Chusi. Cicho. Musimy tak ładnie teraz to pokroić. Na cieniutkie. Wiesz, nikomu. Wstyd. Nie mam takiego wstydu. Chusi. Żadnego sushi nie ma. Tu masz zapachany i dać tak najmniej. Dobra, koniec. Patrzcie kochani, ile już mi się udało tego zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie to? Ale gorący jest ten. Czekam aż to trochę tak ochłodnie też. Ten testuje, znaczy matko, robisz, testujesz taktyki Jasia Fasoli? Robił, no tak. Tak, kochani, patrzcie tutaj na dół. Mamy już tutaj przygotowane, mimo patrzcie, ile ja już tutaj zrobiłam. No. Dobra, bo ja tu więcej powiem, ja już później nie będę jeść. W ogóle frytki na mnie czekają. Dobra, koniec, bo ja się rozgaduję. Damy teraz sobie tutaj, damy dużo. Widzicie moje ręce w ogóle? No, damy dużo ogóreczka, bo ja lubię ogóreczka. Damy awokado. No, awokado, pakuj się, ale tak to przyciśniemy, żeby się to tak trzymało. A mi się ręce trzęsą, jak jestem kamerowana, to mi się ręce trzęsą. Mamy też surimi, ja wam powiem, te surimi nie jest najgorsze, nie jest najgorsze. Dobra, kroję tego łososia. Takie ja sobie daję takie malutkie kawałeczki. Od wyboru do koloru. Poprzez całość. Ile zieleni. Ja więcej przytajemniam niż żabia. To jest prawda. Dobra, a może jeszcze by mango dać? Dobra, damy taki jeden tu posek polewy. A w ogóle dawałaś mango? I tak to będzie tak pokrojone, że żebym tego nie poznał. Dobra, a jest już nagrywaj. O nie! No jaka wstyd! Patrzcie, taka jest rzeczywistość. No taka jest rzeczywistość, no. Dobra, uważaj, teraz się uda. O, mocno poprzyciskać i teraz tak. Stop! Co ty sushi? Nie umiem to tego upchać. Dobra, aha, tu jeszcze trzeba pomoszyć. Dobra. I no sushi mocno poprzyciskamy. No co ty mi tam robisz? Uwaga, uwaga, poprzyciskamy jeszcze mocniej i taram! Taram! O matko tu. Wiecie co się robi z tym? Patrzcie. To się je. Ej, Dania mnie nagrywa. Nie, nie nagrywa. Nie? A myślałam, nie, że nagrywa. Ja mam zdjęcia. Dobra. Później to pokroję. A to też te surimi, one jest zapakowane w środku. Ja myślałam, że one w takiej wodzie jest. O matko. Smakuje jak takie krewetki. Dobra, teraz zrobimy z tym. Zrobimy z tym, no. Dam wezmę dwa. To wszystko tak po prostu zapakowane jak na jakąś płynę. No dobra. Damy też marchewkę swoją drogą, ale to za chwilę. Łosoś. O nie, znowu mi się pozera ubija. Avocado. Stop it. Let's have avocado. Ma
matkę nawet uciąć tego nie umie. Wow. Gdzie jest jakiś mórz? Katy, się schorą! Nie. Ej, co to? Co to tu jest? Dodatek. Chyleczki. Aha, żeby to wsiąkało, dobra. Dodatek. Nikola, ty się teraz walnęła. No wrzeca, wiem! Że to ja sobie wrzeca. Nikola, nie jest już, bo ryżu mi brakuje, ty. Już za mało tego ryżu zrobiłam, mimo że wzięła pani. Kurczaki, mi tego braknie. Specjalnie, że ugotowała cały ryż, całą jedną paczkę, bo myślałam, że tego będzie za dużo. Ale to najwyżej zrobię sobie na przykład w poniedziałek znowu sushi. Sushi! W ogóle patrz, ile tego tu jest, popatrz na lewo. Już ja bym i tak tego nie zjadła. Patrzcie, ludzie, sushi. Dobra, gnieciemy. Gniat, 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 gniat. Nie mów tak. Muszę inny ryż taki bez smaku. Trzeba robić prestiżowe przybliżenie. Tu jeszcze trzeba wygrać, ale to już nie ma co wygrać nawet. Nika. Ale tak później, wiecie co, ja później zdałam sobie sprawę, że ja tego ryżu to w ogóle za mało daję na te sushi, to mi się wydaje, że należy jeszcze więcej dawać ryżu. Ja to trochę tak za biedne robię, ale zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Kochani, już powoli kończymy. Tutaj jedno sushi nam coś uciekło, wsadzimy tu takie... Dobra, tutaj proszę bardzo, ładnie pokaż, patrz jak ładnie, pięknie układam. Proszę bardzo. I nasze sushi w sumie chyba już jest gotowe. Widzicie te resztki? I patrzcie, ile w ogóle mi jeszcze zostało. Jeszcze została nawet ryba, troszkę ryby. Tu dalej, troszkę ryby zostało. Zostały mi jeszcze to, tylko powiem szczerze, kochani, jak widać, ryżu mi brakło. I ja ten ryż mam... Moment. Ja mam ten ryż. Dobra. I ryż jest, widzicie? Tyle, że nie będę już tego teraz robić. Ja to zrobię na dniach, sobie wyślę następną porcję sushi. Ja pierwszy raz w życiu robiłam sushi i to wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że będzie dobre. Jeszcze przypominam, że mam do tego imbir, jakby ktoś nie wiedział, i mam jeszcze coś sojowe. Zobaczymy. Kupiłam jakiś inny, bo mam tutaj w szafce taki. Jak widzicie, resztka jest. Ale ja wam powiem, ja to mam może z pół roku, a super się zawsze sprawuje. Ja nawet do tego daję ten sos sojowy, nawet daję do tego przepisu, co wam pokazywałam, ten ryż, jajko i por. No, dobra kochani, ja lecę sprzątać i zaraz lecę jeść. No. Tu mamy nasze jedzonko, mamy też patyczki, bo ja gromadzę patyczki. Tu mamy sos sojowy, a tu mamy imbiruś i zabieramy się za jedzenie. Dobra, kochani, słuchajcie, robimy próbę generalną z naszym sushi. Tu mamy przed sobą, nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, takie cudeńka. Nikola, proszę wziąć patyczki w dłoń. Patrzcie. Ty żeś tym chyba jadła, już ja? Nie. To było po prostu wsadzone do tego. Aha. Dobra, biorę najpierw imbir. Imbiruś. Imbiruś. Fuj, ile ty żeś go wzięła? No dużo! Ale ja nie chcę tak dużo. O nie, patrz jaki ogromny, fuj, ją. No musisz zjeść. Musisz to przymielić. Dobra, ja biorę jakiś taki kawałeczek z ogórkiem, mango. I rybą. A ty? Ten najlepszy. I maczyny. Sosie, ty nie chcesz sosu? Co? No to sobie weź? No sobie weź. Bo nie będzie tak mało. Nie. Ja lubię rogi sobie. Śmieszne. A dobrze, to twoja kołdra, a to tam. Dobra. Dałaś za mało sosu sojowego, w sensie na koniec, tak? Fajnie wszystko czuć, a mam wrażenie, że najbardziej ogórka czuć. Ogórek. Ja najbardziej czuję ryż.
Nie no, ale ogólnie dobre jest. Dobre jest? Mhm. I chyba tyle wam wystarczy, kochani. Moim zdaniem to w sensie takie domowe jest lepsze niż takie, no. Moim zdaniem. Bo jest takie bardziej, a wytych jakoś tak nie wiem. A to spróbuję jeszcze z takim wielkim kawałkiem z surimi. Z takim dużym, tym co wam pokazałam, czy mi tak wypadło. No nie, moja kołdra. O nie. Teraz jest dobry. Nie spadaj, bo oberwiesz. Najgorzej jak do tego wpadnie. Ja muszę sobie nalić tego swojego soku. A ty to weź posprzątaj. A my, kochani, kończymy już ten filmik. Serdecznie wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Że wytrzymaliście to, jak pokaleczyłam sushi. I ja to wszystko co związałam. Kołdrę. To już w ogóle swoją drogą patrzcie, jak to wygląda. Ci chleb. Syf. Dobra, kochani, dziękujemy wam z całego serduszka za to, że jesteście. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, możecie wysyłać paczki na dane do paczkomatu, gdzieś tam znajdziecie. Są również też donaty gdzieś tam w opisie. Trzymajcie się, kochani. Buziaki.